XIV wieku Złota Orda panowała twardą ręką nad księstwami ruskimi, zbierając daniny oraz wprowadzając zamęt polityczny pomiędzy poszczególnymi księstwami. Orda była zbyt potężna. Na tych, co odmówili daniny, wysyłano krwawe ekspedycje karne. Zdobycie pełnej niezależności nie było możliwe. Po śmierci Hana Osbega, jego potomkowie zaczęli walki wewnętrzne. Przez kolejne 20 lat władza była niestabilna, a konflikty pochłaniały wiele ofiar. Wydarzenia te osłabiły Złotą Ordę. W 1375 roku sytuację postanowił wykorzystać Dymitr Moskiewski, najpotężniejszy władca księstw ruskich. Książę się zbuntował i przestał płacić daninę. Ze zmiennym szczęściem prowadził walki z ekspedycjami karnymi. W 1378 roku Rusini po raz pierwszy pokonali większą ekspedycję karną. Han Mamaj, który dowodził zachodnią częścią Ordy, dostrzegł zagrożenie i postanowił działać przeciwko Dymitrowi. Zebrał w sumie około 30-tysięczną armię, składającą się zarówno z rodzimych wojowników, jak również z najemników z Genui zwerbowanych na Krymie. Dodatkowo do wojsk dołączyła również część podległych Hanowi Rusinów. Siły te miały być również wsparte przez księcia riazańskiego Olega II, a z zachodu miał wyruszyć książę litewski Jagiełło. Obaj sojusznicy nie dotarli na czas. Istnieje prawdopodobieństwo, że Oleg był w zmowie z Dymitrem, natomiast Jagiełło nie chciał ryzykować. Dla niego najkorzystniejszym rozwiązaniem było wykrwawienie się obu walczących stron. W ostateczności zawsze mógł poprzeć zwycięzców. Z uwagi na potęgę wroga, książęta ruscy, zamiast jak tradycja nakazuje toczyć spory między sobą, zjednoczyli się, aby walczyć ze wspólnym przeciwnikiem. Dymitr zdołał zgromadzić około 30 tysięcy ludzi. Książę podjął bardzo ryzykowne działania. Na początku września przekroczył rzekę Don i zniszczył wszystkie łodzie, tak aby jedyną szansą na przeżycie jego ludzi było zwycięstwo. Na miejsce bitwy wybrał kulikowe pole, które z racji swojego ukształtowania oraz bujnej roślinności bardzo ograniczało manewry ruchliwych wojsk mongolskich. 8 września, korzystając z osłony mgły, Dymitr rozstawił swoje wojska. Gdy przed południem mgła zniknęła, oczom Mongołów ukazały się gotowe do boju wojska ruskie. Na przedzie rozstawiono pułk straży, który składał się z lekkiej jazdy. Tuż za nim ustawiono piechotę. Za nimi natomiast ustawiono pułk wielki oraz rezerwy. Przed oflankowaniem armię chroniły pułk lewej i prawej ręki, złożone z ciężkiej jazdy. Dymitr postanowił skorzystać z fortelu. Oddał swoją zbroję jednemu z bojarów, który miał walczyć na pierwszej linii, budując morale wojsk. Sam natomiast trzymał się z tyłu. Han Mamaj zdecydował się na dowodzenie swoimi wojskami ze wzgórza, mając dzięki temu większą świadomość sytuacyjną. Na pierwszej linii rozstawił lekką jazdę. Za nimi znajdowała się piechota, w tym również oddziały najemników genueńskich. Na skrzydłach rozstawił elitę swoich wojsk, ciężkozbrojną jazdę. Wydzielił również oddziały jazdy jako odwód. Początek starcia był niekorzystny dla wojsk ruskich. Wyższość wykazała doskonała jazda mongolska, która zawiązała w walce lekką jazdę oraz piechotę wojsk Dymitra. Pomocni okazali się również genueńscy kusznicy, którzy masakrowali szeregi ruskie. Po około godzinie walk wojska Dymitra zaczęły się stopniowo cofać. Wykorzystując dogodny moment,
Mamaj posłał swoją ciężką jazdę na prawe skrzydło wojsk książęcych. Obrona kosztowała wiele ofiar. Natarcie zostało jednak odparte. Jednocześnie środek wojsk uległ częściowemu rozbiciu. Aby ratować sytuację, do walki włączyły się główne siły Dymitra. Prawa strona wojsk mongolskich ruszyła na pułk lewej ręki, który oparł się dopiero przy wsparciu odwodów. Działanie to przyniosło jedynie chwilowy efekt, ponieważ Mamaj, jako doświadczony wódz, również stopniowo podsyłał swoje odwody w newralgiczne miejsca walk. Dymitr został ranny, a wojska ruskie cofały się w stronę rzeki. Wydawało się, że walka jest już przegrana. W decydującym momencie nadeszło ocalenie. Jeszcze przed rozpoczęciem bitwy Dymitr ukrył część swoich wojsk w pobliskim lesie. Pułk zasadzki znienacka zaatakował na tyły i boki wojsk mongolskich. Siły mongolskie poniosły ciężkie straty i zaczęły ustępować z pola walki. Nadało to nowy impet reszcie wojsk ruskich, które na nowo podjęły natarcie. Armia Mongołów rzuciła się do ucieczki. Pościg kontynuowano przez kolejne 50 km. Mimo wielkiego zwycięstwa wojsk ruskich, straty były ogromne. Zginęło około 8 tysięcy żołnierzy, w tym również wielu bojarów oraz pomniejszych książąt. Mongołowie natomiast stracili około 10 tysięcy wojowników. Porażka ta była końcem potęgi Mamaja. Na samej bitwie najwięcej skorzystał jego rywal Tochtamysz, który doprowadził do śmierci swojego konkurenta, aby następnie przejąć władzę w całej Złotej Ordzie. Księstwa ruskie natomiast nie cieszyły się zbyt długo triumfem. Już w 1382 roku Tochtamysz zdobył Moskwę oraz wiele innych miast, mordując jednocześnie dziesiątki tysięcy mieszkańców. Stary porządek został przywrócony. I ledwie 2 lata po wielkim zwycięstwie księstwa na nowo znalazły się pod władzą Mongołów. Dziękuję za uwagę. Sztuka wojenna, do zobaczenia.